Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Gringru, a to jest seria darmowe gry na Steam. Tym razem trafiło na War Thunder. Nie ukrywam, że jest to mój pierwszy, absolutnie pierwszy kontakt z tą grą. Dopiero ją włączyłem, dlatego nawet tu nic nie klikałem. Zaznaczmy sobie, że Army, bo jednak tanki to jo. Ruski bilet, dobra, niech będzie ruski bilet. Jakiś bonus dostałem, jakąś skrzyneczkę. Co mi to dało? Pieniążki? Co to jest to? Lwa dostałem. O, booster. A to w sumie spoko. Close. I wystartujmy tutorial. Myślę, że jednak tutorial jest spoko opcją. Tylko nie wiem, czemu gra jest tak cicho. Albo nie jest. Aha, muszę jechać tam. No to jedziemy tam. No. Aha, dobra. Już chciałem odchylić, żeby mieć dalszy widok, jak w wodzie. Czyli już chciałem denerwować, już nie ukrywam. Ale właśnie, to będzie problem, bo chcę to ocenić nie pod kątem WOTA, tylko pod kątem gry jako takiej. Także może nie będę tego w ten sposób oceniał. Znaczy postaram się przynajmniej. Potem jest moving the tank. No dobra, no to idzie. Mogę strzelić? Nie mogę strzelić. Szkoda, bo bym chciał. No ale wkurza mnie bardzo, że to jest tak blisko, mimo wszystko. No widzę. Your opponent this time a training target. It's a red icon on the map. Dobra. Which the turret of your tank follows. No, to domyślam się. Rozumiem. Poczekać i strzelić. No. Dobrze, super. Dziękuję za tutorial. Wait until the tank turret finishes rotating and the weapon sight to be aligned with the cursor. Switch to gunner view. O, a co jest akurat fajne. To get a better view of the aim assist indicator in the center of the screen, it turns red if the current shell cannot pierce the armor, yellow if it is possible to pierce, and green if you... A to jest ciekawe. Jeżeli jest na czerwono, to nie przebije pancerza w ogóle. Tak jak tu widzicie, nie przebije. Zielony przebije, a żółty mogę przebić, chociaż żółtego tutaj nigdzie nie widzę. No ale dobra, strzelmy. Aha. To jest akurat fajne. Hit kamera. Naszczała. Jeśli jestem jakakolwiek załoga, to była... To ma ogromny problem. Aha. Engine. Boom. Dobra, to jest troszkę ciekawsze niż w wocie, tak osobiście uważam. Muszę tam jechać, no dobra. Kaj. Tędy jest przejazd, dobrze. A chciałem sobie jeszcze postrzelać. No zagrałem potem jeszcze jakąś biterkę może. Czym się różni War Thunder od WOTA? Na pewno tym, że WOT ma trzy gry osobne o statkach, o samolotach i czołgach, a w War Thunderze samoloty i czołgi są razem. To jest akurat plus. Nie wiem, czy statki są, czy będą. Nie mam pojęcia, więc wolę się na ten temat jakoś tam specjalnie nie wypowiadać. Ale na pewno czołgi i samoloty są razem, więc to jest akurat ciekawe. Ale mówię, nigdy w tą grę nie grałem, tylko tyle co słyszałem, co widziałem. Capture zone. The border of the capture zone.
Na hita, lol. You are capturing the zone. Okej, no to przejmujmy. A czemu mam taki ekran szary? Aha, to jest na górze. Dobra, jeszcze blue, dobra. Może być. I teraz czerwone schodzi? Dobra. Dobra. Nie interesuje mnie to, co ty mówisz, chłopie. No ale my wygrywamy. Tak, ma to sens, czyli victory, czyli zwycięstwo wtedy, kiedy zajmiemy punkt, albo kiedy zabijemy wszystkich przeciwników. Co jest oczywiście, no, raczej logiczne, bym powiedział, tak? No bo trudno nie wygrać, skoro się ich zabije wszystkich, nie? Dobrze. Mission complete. To battle. Okej. Okay. Czekajmy na bitwę. Mhm. Ten, 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 ten. Aha, czyli to jest waluta, Silver Lions, okej. Okay. A to Golden Eagles, czyli to jest waluta premium. No dobrze. Profil, no jak widzicie, no nic nie grałem, sorry memory. Dobra. Szukam mi jakiegoś teraz serwera, tak? Do you want to leave the queue? No. I don't, I won't, I no. No, szuka coś? To have the possible of reparation in battlefield, you have to research the parts modification. Okej. Okay. Ale długo szuka, to mi się strasznie nie podoba. Coś, tak, coś nie fajnie. O, mamy coś. Random battle. Joining game. Session. Z tego, co pokazywali w tutorialu, to można na strzała składać ludzi w czołgach. Co w sumie nie jest ciekawe, bo znając życie, to ja się złożę na strzała. No ale zobaczymy. Aha, mogę trzy razy się zrespić, to w sumie... Aha... Ty. Tu battle. Loading. No, cóż innego. My jesteśmy czerwoni czy niebiescy? Niebiescy chyba, bo tak by to miało sens. No właśnie, jesteśmy niebiescy. Oj, śnieg jest na... Ale mam brzydki czołg. O ja pierdyka. A samoloty są? Nie ma, to jest tylko tank battles. To już pyrkają do nas? No powiem wam, że... I dziury w śniegu robi... O, to mi się podoba. Czekajcie, zrobimy orzełka. Znaczy aniołka w sensie. Ale fajnie, to mi się akurat podoba. Aha, bo przeciwnicy są w tamtą stronę. No dobra, to by miało nawet sens, że ja w tamtą stronę jechałem. Przez jakiś tam czas. Jechałem w złą stronę, mój Boże. A jak strzelę w śnieg, to będzie dziura? Proszę. Jest dziurwa! Dobra. Aleś ty duży, kolego. Mogę jechać za tobą? Tak for sure? Mógłbym? Proszę. To jedziemy za tobą. Ale tak przy tobie się czuję bezpiecznie jednak, wiesz, kolego? Jaki jakiś duży jesteś i w ogóle. O nie, tam jest... Dostał. O nie! No tak, no strzała mi się, to miał to sens. Aj, pokazuje jak leciał pocisk do mnie. W co trafił? No dobra, no trafił głowę, głowę to rzeczywiście trochę unlucky. Mam jeszcze dwa respawny, tak? Czy nie? Tak, dwa respawny jeszcze. To by zniszczyli. No to zostaje nam tylko BT5. Z tym kijowym magazynkiem, tak? Dobra, no to bierzemy. To mi się trochę już nie podoba, bo magazynki raczej nie są czymś, co bym chciał mieć. Tak, to jest magazynek. Nie, to nie jest magazynek. Czemu myślę, że to jest magazynek? To dużo wota.
Dobra, w co sobie trzeba jechać? Wygrywamy w ogóle tę bitwę? Nie wiem. Attention to the map. Tam coś wyskoczyło w ogóle. Co to jest? O co to chodzi w ogóle? Jak żyć? Tu się coś prykają. Z tej strony. Dobra, może powiedzieć im pod kościół. To zawsze też jakaś osłona dodatkowa. Ucieknijmy stąd, bo tu nas rozwalą. A to... No właśnie, o tym mówiłem. Na szczęście odbiłem pocisk. Proszę, da się to rozwalić, prawda? Lol. Da się, lol. To sobie jakąś nicę uszkodziłem. Dostał. Dobra, ale... 6. Dobra, chyba umarłem. I chyba całkowicie się zepsułem. Ma to trochę sens, powiem wam, ale gra wydaje mi się o wiele bardziej sztywniejsza niż WoT. Nie wiem, może za dużo WoTa jednak w życiu, ale... Tak, jakoś dziwnie się czuję w tej grze. No i mogę tylko do hangaru wrócić, bo już nie mam żadnego czołgu, no to wracamy do hangaru. Ale to jest fajne, bo mamy różne pojazdy w trakcie jednej bitwy do wyboru. Mamy 3 szanse. Także jest dobrze. Co to jest? Modification, dobra. A jakbym tak chciał samolotem jeszcze po latece, wiecie? Nie wiem, fajnie by było. Okej. Okay. Tu hangar. Close. A co to jest? To jest taki czołg premium? O co to chodzi w ogóle? Jakiś taki czołg dostałem? Nie wiem. No wiecie, problem z tego typu, że się nie znam, ale to mam chyba tylko bitwy ziemne. Czy mogę to tutaj zmienić? Aha, mogę. Select one of... Aha, dobra. Aha, dobra. Teraz ma to sens. W tym momencie. Congratulations to battle. O Boże, samolotami latać nie umiem. O Boże, co to będzie, nie? I potem jest, co już widzicie, to się tam zmienia. I potem jest jeszcze wybór. Realistic battles, czyli samoloty i czołgi. Dobra, mam znowu tylko 2 samoloty, trudno. 8 sekund do deployda. Oj, fotel mi strzelił. W górę to jest w górę, w dół to jest w dół. Overload, o fuck, przeciążenie. Ręka mnie swędzi. To dobrze czy źle? O, tam są. Ja się tam wychylił za bardzo na północ. Oho. Pcikacz jest na pewno lepszy ode mnie. Ucieknijmy sobie może od nich, bo to coś czuję, że zaraz się źle skończy dla mnie. Nisko przy ziemi. O właśnie, może możemy zniszczyć to? Ale fajnie. To nawet nie dolatuje do nich. A co to w ogóle jest to? A czołgi? Samochody, no dobra, też może być. Trochę poniższymy tego, bo wiem jak się to robi. Aha, myszką sterujemy bardziej, dobra, ma to sens. Tu się obracam. Siup, ale fajnie. Dobra, czyli wsadem w sumie się najbardziej, najlepiej się obraca. Tak zauważyłem. Target destroyed, okej. Okay. Są jeszcze jakieś targety. Dobra, uciekajmy w tę stronę może. Ej, to już mi się bardziej podoba, mimo że
nie wiem, że nie umiem w to grać, to mi się bardziej podoba. O, ale fajnie. Wow. Oj, prawie... Co się stało? Engine, silnik pad. O, chowewa. Jak naprawić silnik? Co mam teraz zrobić? Lol. Czemu się obalił? Fuk. Miałem ich pozabijać wszystkich. Pomocy. Jak wstać? No flaps, no bombs. Pizde jeża, no co tu się stanęło się? Wygrywamy? Nie, chyba nie. A może tak? To na pewno dzięki mnie wszystko. Tak myślę. Żeby inaczej. Dobra, i co? Dobra, zdeploidowało mnie. Na dół, na dół, na dół. Tam było fajniej, na dole. Gdzie to, gdzie byli tam ci źli? Tam dalej, o karwa. Wyganiamy go. On, dobra, bo jak ja jestem za nim, to ja mam większą szansę go chyba postrzelić, nie? Tak coś mi się wydaje. On w ogóle wylądował, ty. To też możemy go dobić chyba, tak? No nie, na mnie się użył jakiś typek. Dobra, zniszczyłem samolot. Ale teraz jakiś samolot wziął się na mnie. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Dobra, zniszczmy jeszcze to, co tam mogę. O nie! O nie! Brzoza! Ty. Jakiś dobry gracz, to skórkę premium miał na pewno. To ja? On, to ja. Fuck. No powiem wam tak, jak mam oceniać czołgi w tej grze, fajny jest system tego, że czołgi można złożyć na hita, ma to wszystko tutaj sens, mamy te 2-3 życia, tak, więc to też jest spoko sprawa. Czemu mi się włączyło to? Mamy te 2-3 życia, więc to też jest spoko sprawa. Ale według mnie te czołgi są jakieś takie sztywne i to mi się osobiście nie podoba, jeśli mam porównywać do WOTA, jeśli nie... No to wiecie, to może da się przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o samoloty, mega sprawa, to mi się bardzo podobało. Samoloty akurat są fajne. Ciekawe, jak to jeszcze wygląda z bitwami samolot-czołg. Podejrzewam, że po prostu są dwie osobne bitwy, z tym, że na przykład samolot może strzelać do czołgów na ziemi, a czołg, jeśli samolot jest odpowiednio nisko, może na przykład przestrzelić samolot. Tak mi się osobiście wydaje, ale mogę się mylić w każdym razie. No tak, ale to. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.